Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po krótkiej przerwie wracamy do naszych niedzielnych komentarzy na fali słowa. Mam nadzieję, że tych przerw już będzie coraz mniej albo w ogóle, że uda mi się siebie samego zdyscyplinować. Kochani, dzisiejsza Ewangelia opowiada nam, no właśnie, nawiązuje tutaj od razu do książki biskupa Grzegorza Rysia, Skandal Miłosierdzia. Mówi nam o skandalu, który się wydarzył w momencie, gdy kobieta prowadząca życie grzeszne wylała drogi olejek na stopy Jezusa i własnymi włosami je otarła, pozwoliła sobie na taką intymność, na taką bliskość. I przypomina mi to inną historię ewangeliczną, kiedy w bardzo podobny sposób rzecz się miała, a mianowicie została przyprowadzona do Jezusa kobieta, pochwycona na cudzołóstwie. I żądano od Jezusa, by jakby wydał wyrok śmierci na nią, by pozwolił ją ukamienować. I biskup Grzegorz Ryś w Skandalu Miłosierdzia pisze o tym, że ta historia biblijna z kobietą cudzołożną, pochwyconą na cudzołóstwie, tak gorszyła nawet chrześcijan, że została na jakiś czas wyrzucona z Pisma Świętego. Ta historia spowodowała ocenzurowanie Pisma Świętego. I to jest niesamowite, że Bóg dzisiejszą Ewangelią chce nam powiedzieć właśnie o skandalu miłosierdzia. Bóg chce nam powiedzieć o tym, że w oczach ludzkich, czy to w oczach uczonych w piśmie faryzeuszów, czy nas chrześcijan, miłosierdzie, na które Bóg sobie pozwala, jest w naszych oczach skandalem, zgorszeniem. Często my oczekujemy takiego miłosierdzia, jak to mówi biskup Grzegorz we wspomnianej książce, wobec siebie, ale nie potrafimy sobie wyobrazić tego miłosierdzia dla innych. Na tym polega skandal miłosierdzia właśnie, że Bóg pozwala sobie na miłosierdzie. Chciałbym być na miejscu dzisiejszej kobiety. Chciałbym być tak blisko jak ona. Chciałbym się przytulić do stóp i tego wam również życzę.